Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z recenzją linii francuskich czołgów lekkich, czyli AMX-ów prowadzących do Batchatilliona 25 ton. Drzewko francuskie w naszej grze składa się w tej chwili z trzech linii czołgów lekkich, ciężkich i niszczycieli, a lighty wyróżnia najbardziej fakt zamontowania na nich wszystkich magazynków. Czy są to maszyny warte zainteresowania? No zobaczmy. Przygodę z linią rozpoczynamy na tierze 5, bo jakkolwiek na niższych tierach również posiadamy czołgi lekkie, tak naprawdę umówmy się, dopiero od 5 tieru zaczyna się w miarę poważna gra. AMX LC Beast to czołg, który pod pewnymi względami jest bardzo wyjątkowy. Po pierwsze, maszyna jest bardzo niska, kompaktowa, posiada wieżę, która nie obraca się w pełni, ale tylko w zakresie 35 stopni. DPM to niespełna 1200 obrażeń przy nie największej penetracji wynoszącej 84 mm. Alfa 150 jest przyzwoita, ale w ramach ciekawostki powiem Wam, że ta maszyna w wersji World of Tanks PC posiada aż 240 alfy i to jest taki bardzo duży wyróżnik. U nas to jest 150 i tak jest całkiem przyzwoicie. 5 stopni depresji nie zachwyca, jednak znacznie większym problemem jest rozrzut, który wynosi już z działem wyborowym prawie 0,4. Oznacza to, że aby trafić, trzeba podjechać bardzo blisko do czołgu przeciwnika, ale na szczęście umożliwia on to mobilność czołgu, która stoi na bardzo dobrym poziomie. Maszyna rozpędza się do 65 km na godzinę, ma bardzo dobry stosunek mocy do masy, wynoszący ponad 35 konia na tonę i jest to najszybszy czołg lekki na tierze. Tak naprawdę cała siła AMX-LC Beast tkwi właśnie w tej jego bardzo dobrej mobilności, dzięki czemu czołg potrafi się bardzo szybko rozpędzić, objechać przeciwnika, strzelić mu w bok i pojechać dalej. Przekłada się to również na bardzo dobre wyniki, stosunek wygranych wynosi ponad 53%, a więc naprawdę jest to fajny lolek. Czołg jest niezwykle sympatyczny, większość graczy go bardzo lubi, oferuje bowiem to, co najlepsze w przypadku czołgów lekkich, czyli bardzo duże prędkości, które osiąga i możliwość pędzenia po całej mapie, często zupełnie bezkarnie. Pamiętajcie jednak, że jest to maszyna pozbawiona pancerza, więc każda inna maszyna, która posiada duży kaliber, będzie Was w stanie bardzo szybko oczyścić z Waszych punktów życia. Na tierze 6 spotykacie AMX-a 12 ton. Jest to maszyna bardzo mała, ale wyglądająca nieco pokracznie. Charakterystyczna wysoka wieża powoduje, że przypomina nieco kaczuszkę. Zgodnie swoją nazwą czołg jest leciutki, waży tylko 12 ton, a jego mobilność jest w związku z tym bardzo przyzwoita. Armata to 3-pestkowy magazynek, w którym każdy pocisk przeładowany jest 2,5 sekundy. To relatywnie długi czas, wcześniej AMX posiadał działo przewodujące poniżej 2 sekund, co było o wiele przyjemniejsze, natomiast 2,5 sekundy powoduje, że jesteśmy znacznie dłużej wyeksponowani na postrzał przeciwnika i często w bitwie zdarza się, że nie jesteśmy w stanie oddać wszystkich trzech pocisków bez otrzymania pocisku z powrotem. Fajna penetracja, 151 mm, to naprawdę dobry wynik na tierze, natomiast DPM nie zachwyta, tylko 1365 obrażeń na minutę, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że to magazynek, jest to wyraźnie mniej niż inne czołgi lekkie na tym tierze. Standardowa Alfa 160 pozwala nam w ciągu 5 sekund zadać 480 obrażeń. Zarówno depresja, która wynosi tylko 4 stopnie, jak i stosunkowo duży rozrzut, biorąc pod uwagę, że jest to jednak czołg lekki, wynoszący 0,31, powodują, że armatę trudno uznać za dobrą. Jest ok, nadaje się do strzałów z bliższej odległości, ale obiektywnie jest raczej przeciętnie. Czołg jest dość szybki, rozpędza się do 65 km na godzinę, a jego rzeczywisty stosunek mocy do masy również jest bardzo dobry i wynosi aż 32 konie na tonę. Do tego parametru czołgu trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, aczkolwiek mam takie dziwne wrażenie, że kiedy obracam się AMX-em, to ten obrót zajmuje mu dość sporo czasu. U pancerzu będzie krótko, bo w przypadku zresztą całej tej linii nie ma tutaj po prostu o czym mówić. Pancerza brak i podawanie jakichkolwiek wartości również nie ma tutaj żadnego sensu. Możecie przyjąć, że niezależnie od tego, kto do Was będzie strzelał, będzie przebijał, a jeśli użyje pocisków HE, to również jest bardzo duża szansa, że otrzymacie wysokie obrażenia. Pamiętajcie też, że punktów życia jest bardzo niewiele, 900 to naprawdę niska liczba i 2 strzały wystarczą, żeby pozbawić Was połowy HP, w związku z czym jakiekolwiek wymienianie pocisków nie wchodzi w rachubę. Oczywiście w przypadku czołgów lekkich w ogóle powinniście zapomnieć o wymienianiu pestek, natomiast w przypadku AMX-a jest to jeszcze bardziej uwydatnione. Nawet wymiany typu 3 na 1 też nie są zbyt korzystne. Maszyny takie jak KW-2 czy SU-100Y są w stanie Was one-shotować, na to również trzeba mieć baczenie. AMX 12 ton ogólnie jest niezłą maszyną, aczkolwiek mam zastrzeżenia do jego armaty, która kiedyś była o wiele lepsza. Niestety w pewnym momencie Wargaming stwierdził, że ten krótki czas przeładowania pomiędzy pociskami jest za krótki, postanowił to poprawić, no i teraz mamy maszynę na takim poziomie, powiedzmy, przeciętnym. Moja ocena AMX 12 ton to 3,5, czyli jest nieźle, ale na pewno nie jest dobrze.
Na tierze 7 czeka na Was AMX-1375 i tutaj historia jest zupełnie inna. Jest to bowiem w moim odczuciu najlepszy czołg w całej linii. Jeśli spojrzycie na jego parametry, to w większości przypadków są na dobrym lub bardzo dobrym poziomie, a czasem wręcz genialnym. Świetny DPM, 2373 obrażenia na 7 tierze to jest doskonały wynik. Penetracja nie zachwyca, jest podobna jak w przypadku AMX-a 12 ton, ale nie jest to jakiś wielki problem, bo AMX i tak potrafi świetnie objeżdżać, bowiem jego mobilność jest na genialnym poziomie. Rzeczywisty stosunek mocy do masy wynosi ponad 41 konia. Powiem tylko dla porównania, że jest to stosunek na poziomie Drakuli. Czołg potrafi się bardzo szybko rozpędzić, utrzymać tą prędkość i zbiera się jak mała rakieta. Wracając do armaty, to oprócz świetnego DPM-u mamy znacznie poprawiony magazynek, którego czas przeładowania między pociskami wynosi tylko 1,33 sekundy. Aby oddać wszystkie trzy strzały, potrzebujemy tylko 2,7 sekundy. Jest to bardzo dobry czas i świetnie wpisuje się to w bitwach. Kolejna zaleta to celność. 0,277 celności to nie tylko działo snajperskie, ale też najlepszy rozrzut pośród wszystkich czołgów tej linii. Wspomniana przeze mnie wcześniej mobilność również stoi na świetnym poziomie. Czołg rozpędza się do 62 km na godzinę, a robi to niezwykle szybko. Jest dynamiczny, łatwo utrzymuje prędkość i pozwala mu to świetnie odnaleźć się, pakrzyż biorąc, w każdych warunkach na polu bitwy. O pancerzu nie wspominam, bo oczywiście nie ma o czym mówić, tak jak już powiedziałem wcześniej w przypadku MX-a 12 ton, natomiast wszystkie te parametry ogółem powodują, że czołg jest niezwykle uniwersalny, bardzo dobrze się nim gra, zresztą przekłada się to również na statystyki. Stosunek wygranych wynosi 53,25 i jest to nie tylko najwyższy stosunek spośród wszystkich czołgów lekkich w tej linii, ale też jeden z wyższych pośród wszystkich lightów. Biorąc pod uwagę, że jest to maszyna drzewkowa, ten stosunek jest naprawdę świetny. AMX-1375 to klasa sama w sobie, czołg dynamiczny, z fajną armatą, który może sprawić mnóstwo frajdy. Jak wspomniałem już, najlepszy czołg w moim odczuciu w tej linii, bardzo go osobiście lubię, gram nim co jakiś czas i Wam również bardzo serdecznie polecam. Na tierze 8 spotykamy AMX-1390. Tutaj pojawiają się pewne schody. Teoria AMX-1390 jest rozwinięciem AMX-1375, powinien więc poprawiać te elementy, które w tamtym czołgu są słabsze i podnosić je na wyższy poziom. Czy tak jest? No nie do końca. DPM około 2000 obrażeń, mamy więc niższy niż w przypadku poprzednika. 179 mm penetracji na pocisku podstawowym, tutaj jest zdecydowanie lepiej i to jak najbardziej na plus. Również Alfa podskoczyła do 225 obrażeń, to także bardzo dobry wynik. Niestety, znowu 2,5 sekundy przeładowania między pociskami mocno dają się we znaki i powodują, że maszyna nie jest w stanie skutecznie oddawać tego magazynku. 5 sekund czasu przeładowania pomiędzy trzema pestkami to dużo, powoduje, że czołg jest przez długi czas wyeksponowany na strzały przeciwnika i nie jest łatwo w pełni wykorzystać potencjał tej armaty. W dodatku przekładać to też na słabszy DPM, który wynosi tylko w okolicach 2000 obrażeń. Reszta parametrów jest na dobrym poziomie. Działo jest celne, rozrzut wynoszący 0,293 ma tyle, ile rozrzut czołgów 9 i 10 tieru i jest naprawdę dobry. Działo jest celne i potrafi strzelać również z odległości. Standardowo 6 stopni depresji, jak w całej linii. Tutaj trudno mieć jakieś zastrzeżenia, to są czołgi lekkie, służą do objeżdżania, nie do grania na wieżę, której zresztą też nie posiadają mocnej. Mobilność bardzo dobra, 64 km prędkości maksymalnej, dobry stosunek mocy do masy, absolutnie nie można mieć tu żadnych zastrzeżeń, o pancerzu standardowo nie wspominam. Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, o których Wam właśnie wspomniałem, AMX-1390 wydaje się maszyną dość przeciętną. Myślę, że nie jest to czołg wiele lepszy od AMX-a 12T, natomiast znacznie słabszy od AMX-a 1375. Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim stosunkowo niski DPM i co najważniejsze, długi czas przeładowania między pociskami. Gdyby to były 2 sekundy maksymalnie, a jeszcze lepiej troszkę niżej, mielibyśmy naprawdę fajną maszynę. Natomiast 2,5 sekundy to zdecydowanie za długo, bardzo często mamy trudności z dodaniem pełnego magazynu i przekłada się to na niższy stosunek wygranych niż u poprzednika. W mojej ocenie AMX-1390 troszkę niedomaga, gdybym miał mu dać ocenę punktową, to byłoby to coś w okolicach 2,5, czyli poniżej przeciętnej. Na tierze 9 spotykamy pierwszy czołg w serii Bat Chatillon, czyli Bat Chatillon 25 ton AP. Co ciekawe, w wersji World of Tanks PC zarówno ten czołg, jak i Bat Chat 25T to czołgi średnie, natomiast w przypadku naszej gry oczywiście są to lighty, choć maszyny są do siebie dość podobne. DPM wynoszący 2570 na 9 tierze dla czołgu lekkiego jest bardzo dobrym wynikiem. Również penetracja jest świetna, 244, jak wspomniałem, dla czołgu lekkiego to bardzo dobry wynik. 310 alfy, 3 pociski, które przeładowują się co 2,8 sekundy. Jakiś czas temu Wargaming troszkę zbuffował ten czas, wcześniej były to 3 sekundy. Są wynikiem dość przyzwoitym, aczkolwiek w mojej ocenie jednak wciąż za dużym. Reszta parametrów bardzo zbliżona do poprzednika, dość krótki czas celowania, 0,293 rozrzutu, 6 stopni depresji armaty. Tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Również mobilność jest dobra, choć przyznać trzeba, że Bat Chatillon 25 TAP jest
odrobinę mniej mobilny zarówno do AMX-a 1390, jak i AMX-a 1375. Jest to po prostu czołg cięższy. Rozpędza się do 65 km na godzinę, ale jak wspomniałem, wolniej niż poprzednicy. Również jego stosunek mocy do masy jest mniejszy. Pancerz standardowo brak, tutaj się nie rozgadujemy, bo po prostu nie ma o czym. Patrzatylion 25 TAP jest maszyną, która według stosunku wygranych prezentuje się dość średnio. Mieści się w dość średnim przedziale, stosunek tych wygranych wynosi 52,26%, czyli ogólnie wychodzi na plus, ale nie szczególnie odbiega od przeciętnego poziomu. Dlaczego nie jest lepiej? W moim odczuciu wynika to z tego, że czołg lekki z magazynkiem grający na wysokim tierze nie jest prostą maszyną do opanowania i wymaga dość specyficznego playstylu. Nie mamy pancerza, w związku z czym każdy błąd natychmiast jest karany. Czołgi strzelające pociskami HE wprost kochają batczaty, bo są bardzo łatwe do zheszowania czy do uderzenia właśnie przez pociski odłamkowo-burzące i zadania im masywnych obrażeń. Do tego relatywnie długi czas między pociskami powoduje, że maszyna musi się długo eksponować na pociski przeciwnika. 2,8 sekundy przeładowania między pociskami to w sumie ponad 5,5 sekundy na cały magazynek. To naprawdę długi czas i wydaje mi się, że właśnie w tym tkwi główny problem w przypadku Batchatiliona 25T AP, tak samo zresztą jak i Batchata 25T. Ogółem Batchatilion 25T AP jest maszyną w moim odczuciu niezłą, taką na 3,5, aczkolwiek posiada swoje wady, o których też wspomniałem, nie jest czołgiem łatwym do ogarnięcia. Większość graczy ma z tym pewne problemy, co prawda udaje się go do pewnego stopnia opanować, ale nie aż tak, żeby mógł robić lepsze wyniki. Przechodzimy do króla tej linii, czyli Batchatiliona 25T, który jeździ sobie na 10 tierze i ma następujące parametry. Całkiem wysoki DPM, ponad 2800 obrażeń, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z czołgiem typu magazynkowego, jest naprawdę dobrze. Równie wysoka penetracja, 252 mm, dla magazynku świetny wynik. 310 alfy na pocisk, tutaj bez zmian. Również 3 pociski w magazynie, 2,8 sekundy, tutaj tak samo jak u poprzednika, czas przeładowania między pociskami, do tego krótki czas celowania, 6 stopni depresji i dobry rozrzut wynoszący 0,293. Mobilność również nie zawodzi, 65 km do przodu, znacznie wyższy niż u poprzednika stosunek mocy do masy. Batchatilion 25T jest wyraźnie mobilniejszy, szybciej się zbiera, szybciej tę prędkość utrzymuje, tutaj jest bardzo fajnie. Jest to zresztą jedna z najlepszych mobilności na tierze pośród wszystkich lightów, tylko Testo LT jest odrobinę szybszy. Pancerza standardowo brak, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na istotną rzecz. Niedawno Wargaming troszkę zbuffował ten pancerz, powodując, że Batchat stał się trudniejszy do przebicia pociskami HE bezpośrednio od frontu. To jest dobra wiadomość, ponieważ wcześniej byliśmy bezlitośnie karani za jakiekolwiek wysunięcie się nieopatrzne przed przeciwnika. Batchat 25T jest maszyną zdecydowanie lepszą zarówno od poprzednika, jak i od MX-a 1390. Zresztą widać to w jego stosunku wygranych, który wynosi aż 53,03%, czyli jest drugim spośród całej linii. Wyjaśnię wam też, że taki stosunek dla czołgu drzewkowego, które z reguły mają niższe realne stosunki wygranych od czołgów premium czy kolekcjonerskich, jest naprawdę bardzo dobry. Magazynki na 10 tierze są czołgami wymagającymi i Batchat również nie jest czołgiem dla każdego. Żeby robić nim dobre wyniki, trzeba ogarniać tego typu czołgu. Nie ma tutaj miejsca na błędy, musicie być cały czas w ruchu, umieć się odnaleźć na mapie, dobrze czytać minimapę, wiedzieć, gdzie w danym momencie pojechać, kiedy się przemieścić, wykorzystywać mobilność. To wszystko nie jest tak proste jak w przypadku innych klas czołgów, bo tutaj musicie wszystko połączyć i płynnie pomiędzy tym przechodzić podczas bitwy. Gdybym miał powiedzieć, w jaki sposób można poprawić nieco statystyki Batchata, to uważam, że zdecydowanie fajną sprawą byłyby 4 pestki dla niego, tak samo zresztą jak w grze World of Tanks PC, tam jest akurat 5 pestek, ale 4 pestki mogłyby bardzo zmienić ten czołg, zmienić jego playstyle, w mojej opinii mogłoby to być bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy w przypadku zapowiadanych zmian w aktualizacji 9.1 Wargaming nie pójdzie w tą stronę, choć nie ma takich przecieków. Ewentualnie druga możliwość to skrócenie czasu przeładowania między pociskami. 2 sekundy byłoby idealną wartością, ale coś w okolicach pomiędzy 2 a 2,5 sekundy również byłoby bardzo ciekawym i fajnym rozwiązaniem. Ogółem jednak maszyna zdecydowanie na plus, naprawdę oddająca, pod warunkiem, że potraficie takie czołgi ogarniać. Podsumowując całą linię, francuskie czołgi lekkie to przede wszystkim ciekawe armaty typu magazynkowego, które trzeba umieć wykorzystać, ale które bardzo mocno oddają. Do tego bardzo fajne mobilności, brak pancerza, wszystkie te cechy powodują, że linia jest interesująca, ale wymaga pewnych umiejętności. Dwa najlepsze czołgi w mojej ocenie to MX-1375, o czym wam już wspominałem. Batchatilion 25T również jest fajną maszyną, bardzo oddającą, ale obie te maszyny, zresztą jak cała linia, wymagają umiejętności. Nie jest to linia dla graczy
graczy początkujących. Myślę, że żeby do niej podejść, musicie być przynajmniej średnio zaawansowani, a tak naprawdę lepiej zaawansowani, czyli te kilka tysięcy bitew ogranych na czołgach lekkich, dość spore doświadczenie. Wtedy będziecie w stanie czerpać frajdę i radość tych czołgów i robić coś fajnego w bitwach. Ogółem linia bardzo na plus, polecam graczom bardziej zaawansowanym i ciekawy jestem, czy w przypadku tej wspomnianej już aktualizacji 9.1 doczekamy się jakichś zmian dotyczących armat, także w przypadku Battaliona 25 ton. Podzielcie się swoimi wrażeniami i co myślicie o Batchatach. Cześć!